Witajcie już w najbliższy czwartek, 26 października o godzinie 18:00, być może 3 godzinny warsztat z cyklu Dekalog Twojej wewnętrznej przemiany. Po drugie, przestań sobie przeszkadzać. Drugi krok w osobistym rozwoju, możesz zacząć od tego kroku, ponieważ każdy warsztat stanowi odrębną całość. Dziś chciałem powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza z nich dotyczy biblioteki. Ostatnio czytałem, że przedstawiciele marketingu politycznego i PR-u odradzają politykom, celebrytom, osobom znanym pojawiać się przed kamerami czy na zdjęciach w obecności książek na tle biblioteki lub z książką w ręku. Książka może być dla odbiorców, czytelników, słuchaczy, elektoratu czymś przerażającym, zwłaszcza kiedy jest książką wielostronicową, na przykład jak biografia Van Gogha liczy sobie stron 1056. Albo inna książka Urszula K. Le Guin, straszna również, ponieważ liczy sobie stron, zaraz powiem, 942. Albo jeszcze straszniejsza książka, bo o świadomości Daniela Denneta, która liczy sobie stron 728. 728 stron o świadomości. Ale to nie koniec na tym, bo mogą być książki zupełnie przerażające, jak chociażby wiersze wszystkie Czesława Miłosza. I ta książka liczy sobie stron 1431. 1431. I oczywiście mógłbym uwierzyć PR-owi i marketingowi, że to robi złe wrażenie, kiedy pokazujemy się z książkami, zwłaszcza tak przerażającymi, które mają 1400 stron. Ale to by oznaczało, że zaczynam sobie przeszkadzać, że przestaję wierzyć temu, co robię od wielu lat, bo przecież zyskać kompetencje, wiedzę, umiejętności możesz tylko dzięki wiedzy, która została zebrana, usystematyzowana, spisana przez innych ludzi. To badacze, twórcy, naukowcy, inspiratorzy szukają, piszą, tworzą. W każdej książce można znaleźć coś ważnego, inspirującego, jakiś fragment ludzkiej myśli, która odkrywa, w jaki sposób żyć, funkcjonować, myśleć, działać. A zatem, jeśli ktoś nie czyta albo czuje się przerażony książką, która liczy sobie 1400 stron, mogę mu jedynie współczuć i powiedzieć: tak długo, dopóki nie wejdziesz na drogę samorozwoju poprzez wiedzę, edukację, poznanie, tak długo będziesz żyć w ograniczającym systemie własnych przekonań. To znaczy, będziesz mielić wodę, żeby się nie przypaliła. Będziesz ciągle tasować znaczone karty swojego życia. Bo tylko wiedza i doświadczenie innych ludzi może nas zaprosić do zmiany kierunku, który nie jest dla nas satysfakcjonujący. I druga myśl, o której chciałem powiedzieć dzisiaj. Też usłyszałem, gdzieś przeczytałem taką opinię, że myślenie o samorozwoju, czy propagowanie samorozwoju, idei coachingu jest w pewien sposób przesadzone, a nawet nieetyczne, bo przecież nie wszyscy mają równe szanse. I różne poglądy ideologiczne czy polityczne próbują nam mówić o tym, jak mamy żyć. Na przykład poglądy lewicowe mówią o tym, że państwo, czyli system, źle funkcjonuje, kapitalizm jest w pewien sensie okrutny i oszukańczy i państwo, instytucje społeczne powinny wspierać ludzi, którzy gorzej sobie radzą. Liberalizm mówi: bierz sprawy w swoje ręce, co nas to obchodzi. Czysty kapitalizm mówi: magiczna ręka rynku wszystko ureguluje. Podejścia populistyczne mówią: my ci damy, załatwimy sprawy za ciebie, sypniemy garścią pieniędzy. I co ideologia? Od skrajnych dyktatur po poglądy lewicowe i bardzo prawicowe, kapitalistyczne i socjalistyczne próbują uregulować życie ludzkie, ale w istocie jednostka i tak zostaje sama ze swoimi dylematami. Każdy system żyje i funkcjonuje trochę przeciwko komuś albo na korzyść niewielkiej elity, która sprawuje władzę.
I w gruncie rzeczy w mniejszym lub większym stopniu zostawia jednostkę samą sobie. Ja wychowywałem się w czasach realnego socjalizmu. W dzielnicy, która nazywała się Bocianowo, chociaż nie uświadczyłbyś tam żadnego bociana, raczej krzywe chodniki, brudne mury, zaniedbane kamienice. I dzieciaki z tej mojej dzielnicy były źle traktowane. Wtedy dzieci się karciło, biło, nie dawało im się zbyt wielu szans do rozwoju. Nikt w moim sąsiedztwie nie miał takiej biblioteki, ani moi rodzice, ani moi sąsiedzi. Jakaś biblioteka była w szkole podstawowej, ależ podstawówka też nie bardzo zachęcała do czytania i do rozwoju. Do rozwoju i do czytania zachęcił mnie mój kolega z ławy szkolnej, Mirek. Pozdrawiam cię, Mirek. To on mnie zachęcił do tego, żeby czytać książki Juliusza Werna czy Szklarskiego. I one rozbudzały moją wyobraźnię, nauczyły mnie ciekawości świata. A zatem system może ci pomóc albo może ci przeszkadzać. Możesz wykorzystywać system społeczny, polityczny do tego, żeby żyć w kraju i budować pomosty pomiędzy swoimi potrzebami, a tym, w jaki sposób je zrealizujesz. Ale w gruncie rzeczy zawsze jesteś trochę sam. Zawsze jesteś skazany na własne decyzje i własny samorozwój. Albo można powiedzieć bardziej proaktywnie, twoim celem, szansą, możliwością jest samorozwój. Obojętnie, czy pochodzisz z biednej dzielnicy Wałbrzycha, Łodzi, Koszalina czy Bydgoszczy, czy pochodzisz z zamożnego środowiska, jedno może cię bardziej lub mniej wspierać. Niektórzy z nas dostali lepsze szanse w swoim środowisku wychowawczym, ale też je potrafią nierzadko zmarnować. Inni mieli drogę pod górkę i ona wyzwalała w nich energię i siłę. Każde życie jednostkowe jest odrębną przygodą, ale niemal w każdej sytuacji masz pewne pole manewru, pole wpływu. Możesz je wykorzystać, ale zaczniesz je wykorzystywać tylko wtedy, kiedy przestaniesz sobie przeszkadzać. Kiedy łykałbym różne ludzkie opinie i ograniczenia, na przykład, że nie wypada fotografować się na tle biblioteki, to zacząłbym sobie przeszkadzać. Zacząłbym powątpiewać w to, co tworzy moją tożsamość, co pozwala mnie samemu rozwijać się, być coraz bardziej twórczym, mądrym, przewidującym. Czyli zaprzeczałbym wiedzy, która zawarta jest w różnych książkach. A zatem przestań sobie przeszkadzać oznacza także wybieraj z opinii ludzkich, z feedbacku to, co cię wzmacnia, a dystansuj się do tego, co cię osłabia, co jest wbrew twoim wartościom. 26 października, godzina 18, Centrum Inspiracje. Po drugie, przestań sobie przeszkadzać. To początek drogi do stawania się kimś pełniejszym, lepszym, wartościowszym, spokojniejszym, bardziej spełnionym. Zapraszam, Maciej Benewicz.